Cześć, tutaj Kamila Rowińska, właścicielka firmy szkoleniowej RBC International, autorka 8 książek z dziedziny rozwoju osobistego, jak również biznesu i prezeska Fundacji Kobieta Niezależna. Nagrywam te rekomendacje dla niesamowitego człowieka, kiedyś mojego klienta, później mojego przyjaciela, a od niedawna współpracownika w firmie RBC International, Marcina Kokoszki. Dlaczego zdecydowałam się je nagrać? Otóż od wielu lat, znając Marcina, wiedziałam, że fascynuje się on sprzedażą, marketingiem, no i oczywiście, że jest seryjnym przedsiębiorcą. Przez wiele lat Marcin korzystał z szkoleń podczas mojej kariery zawodowej, a kolejno jako seryjny przedsiębiorca rozwijał swoje biznesy do takiego momentu, w którym osiągał już bardzo spektakularne rezultaty. W pewnym momencie swojego prowadzenia biznesu postanowiłam skorzystać tym razem ja z usług Marcina w formie konsultanta i takiego szefa sprzedaży i marketingu do wynajęcia. A co to spowodowało? Otóż w 2022 roku, w czerwcu, poprosiłam Marcina o to, aby wziął udział w naradzie takiej półrocznej z moim zespołem, podczas której okazało się, że wyniki sprzedaży w naszym zespole nie są tak bardzo zadowalające, jakbyśmy chcieli. Sytuacja gospodarcza, sytuacja ekonomiczna, polityczna w Europie była bardzo trudna. Wszyscy myślę, że pamiętamy nasilenie się konfliktu zbrojnego na Ukrainie i to powodowało, że zaczęliśmy szukać alternatyw do tego, aby cały czas zwiększać swoje wyniki sprzedażowe. Dlatego postanowiliśmy, że zgłosimy się do Marcina. I teraz, co zrobił Marcin? Marcin przez 6 miesięcy pracował z zespołem sprzedaży, jak również z zespołem marketingu RBC, dzięki czemu, uwaga, zwiększyliśmy naszą sprzedaż o dokładnie 17%, co było niezwykle dużym osiągnięciem dla nas. My nie sprzedajemy na 1, 2 czy 3, nasza sprzedaż jest naprawdę w skali roku imponująca, dlatego każdy wzrost jest u nas na wagę złota, a każdy spadek bardzo, ale to bardzo boli. Dzięki temu zakończyliśmy rok z satysfakcjonującymi wynikami i zdecydowaliśmy się w kolejnym roku również korzystać z wsparcia Marcina i współpracujemy z nim w roku 2023, w związku z czym oczekujemy, że nasze wyniki będą jeszcze bardziej spektakularne. Oczywiście to nie dzieje się samo, Marcin za Ciebie nie zrobi wszystkiego, ale na pewno pokaże Ci inne obszary, na które możesz zwrócić uwagę zarówno w sprzedaży, jak również w marketingu, które jeżeli zdecydujesz się wykorzystać i naprawdę dasz z siebie wszystko, Ty i Twój zespół, to jestem przekonana, że podniesiecie swoje wyniki sprzedażowe i odkryjecie nowe, nieznane dla Was obszary. Bardzo serdecznie polecam, sprawdź, jak to zadziała u Ciebie.